Widzowie się cały czas schodzą. Za 10 minut zaczynamy telefony telefoniczne. Telefony telefoniczne zaczynamy. Zgadza się. O, bardzo miło. Jest, ma pan jakieś wolne terminy? Teraz po 6 grudnia nawet? A, po 6 tak. Po 6 mam się coś... Bo pewnie 6 grudnia niego, ma pan cały zajęty, nie? Nie, właśnie. A, no to... bo my się dlatego właśnie ogłosiliśmy się, bo nam się zwolniło. No. I dlatego, bo tam gdzieś rodzina zadzwoniła, że są na kwarantannie, więc dali na szczęście znać, że, no, to, że jest okej, więc... To może być nawet 6 grudnia. Ale to by było dopiero po 20, bo oni mieli na 20. Może być. Może być, tym lepiej nawet. Aha. Tym lepiej nawet, że po 20. Tylko. No to super, to... Tylko mam takie jedno wymaganie. Ulesza, nie wiem, czy też pan może to spełnić. Siema, Machon za kolaku, powiedz Kierowi, żeby na granicę wypierdalał do Białorusin strzelać jebać kulesza. Bo my mamy jakby. Jakby tam, gdzie sobie będziemy mamy siedzieć, będziemy mieli wyjście komina. Chodzi o to, żeby jakby pan do domu przez komin wleciał. Znaczy, żeby wskoczył tak jakby, nie? Osunął się po linie. Jeśli da się fizycznie, to możemy to zrobić. Tylko na pewno pan będzie upieprzony trochę, ale ogólnie, żeby pan przez komin wleciał, nie? Oczywiście, że się da. A, no to super. To Mikołaj musi być wszędzie. Ale to będzie jakaś dopłata, jakby pan przez komin wleciał, czy... Ja myślę, że jako Mikołaj dzieci będą zadowolone, to dla Mikołaja nie ma rzeczy niemożliwych. A, no to super, ja myślałem, że pan się nie zgodzi, bo to tak ciężko, nie? Żeby, bo nie wszyscy, niektórzy są grubi, za przeproszeniem, nie wiem jak pan tam z kondycją, czy pan jest gruby, czy szczupły. Powiem tak, dobry Mikołaj to w cienki komin wejdzie. O! No i dobrze, no właśnie o to chodzi. To mi tak się... jest. No, to mi się podoba, kurde, bo niektórzy to właśnie są tacy, że oni... Jakby nie ten, no. No że oni nic, oni on tego nie zrobi, on tego nie zrobi, wie pan. Jeszcze pewnie, pan premię by pan dostał jeszcze za takie coś. Wszystko da się zrobić. No i dobrze. Pewnie że tak. No dobra, no. No nie, no dobra, no. To tak o, a który jest dzisiaj w ogóle? Czwarty? Nie, piąty już jutro jest. Tak, ale ja nie mogę teraz pana zabukować na 100%. Ja muszę teraz jeszcze z małżonką, jak wróci z pracy, pogadać i wtedy do pana odzwonię. Na spokojnie i dzwonić. No. No i wtedy będzie gminy. Wszystko się poradzi. No. Pewnie. O. No lekko, no nie, nie spodziewałem się, że pan się zgodzi. No mówię, jak wcześniej dzwoniłem do jakiegoś Mikołaja i mówię, czy pan by się zgodził właśnie zjechać na kominie, żeby być w domu. A tam chłop mówi, że pan jest chyba niepoważny i się rozłączy. No ale właśnie widzę, że... Że nie ma rzeczy niemożliwych. Wszystko jest dla Mikołaja do zrobienia. O, to bardzo mi się podoba. Takie podejście profesjonalne. Tak. Trzeba to trzeba. No. I będą wszyscy zadowoleni. No pewnie. Tak jest. Porozmawiać i zadzwonić. Dobrze. Prosto z Laponii leci Mikołaj do dzieci. Normalnie. A jak Mikołaj ma na imię? Grzegorz. No ale Grzegorz z Laponii? Jak to dzieci mówią... Andrzej Duda, 5 zł. A. Kup mu rower. No dobra. No dobra, no to... Będę się odzywał do pana jak coś. Dzięki bardzo. Proszę bardzo. Pozdrawiam. Pozdrawiam. O, Mikołaj z Laponii, widzicie? I to był... Akurat to był telefon z propozycji na czacie. Jak macie propozycję na czacie w granicach rozsądku, to możecie pisać. No jeden jest. Jeden? To jest ten ze zdjęcia, tak, czy jakiś inny? To jest ze zdjęcia. A, to miała babcia przyjechać do Poznania i ja ją odradził, to za daleko, mówię, nie? A, ale ja go chcę, bo to dziewczyna chciała go, ja dzwonię w dziewczyny imieniu. Aha. No. No jest jeszcze, bo ta babka zrezygnowała, bo ja mówię, gdzie pan 150 km gdzie przyjeżdża jak to pieska. A bo pan no. Paczkomatem pan nie wysyła jak coś? Żeby do paczki... Nie wolno takich zwierząt. A, ale nie, że w kartonie normalnie dziurki by pan porobił coś, to nie? Ale nie wolno, pieskom nie wolno. A, dobra. No gołębie jedynie. 5 złotych. Dobra. Siemanko, no nie, no. Zadzwoń do przewoźnika Polska Niemcy i powiedz, dzwoni, że masz 5 imigrantów do przejazdu, raz. Cena nie gra roli. Mówię, skąd pan dzwoni? A, skąd dzwonię? Ja do pana z Ostrowa dzwonię, to niedaleko raczej tam. To jest blisko, no. No. A to jest blisko z Ostrowa. A może pan, bo ja, właśnie ja już kiedyś trafiłem na oszusta z Olixa, nie? Tak. I teraz też tak się boję, a mógłby pan zaszczekać do telefonu, żeby ten pies zaszczekał?
A on śpi tam już teraz, tu go nie ma w mieszkaniu. A gdzie on się wychowuje? Wychowuje się? No taki gospodarczy, jestem gospodarczy. A to w stodole gdzie śpi? Mama i tego. W stodole gdzie śpi, czy coś? Proszę? W stodole gdzie śpi, czy coś? Nie, w stodole nie mam. A. Ale gospodarczy mały, tam mamy są króliki. A. I te pieski, kury, no. A jak on szczeka? Tak, właśnie tak niski głos, czy właśnie niski głosik ma. A, to jest samiec, czy samiec? Dziewczyny były same. A ona... Jeszcze jedynie, tak już poszły, nie? A, no dobra. A ona jest chora na kiłę albo coś, czy to jest zdrowy piesek? Proszę? Ona choruje na kiłę albo jakieś takie zwierzęcie, jakieś choroby? Nie, to ona jest zawsze... Są od wszystkich chorób, nie? A ona na przykład, jak pan ją nazwał? W ogóle jeszcze nie. Ja bym to sobie właściciel nazwał, nie? Jak będzie chciał. Książeczka jest bez nazwy, nie? A śmierdzi... Aby pieczątka podbita, że szybko to nie. A śmierdzi piesek, czy pachnie? Pachnie, a czemu by śmierdzieć? Bo na przykład jak pan ją trzyma tam w stodole, no to wiadomo, że nie będzie ładnie pachnieć, nie? Ojej, panie, mały kąpielek pan zrobi i już jest okej. A, no dobra, no rozumiem. No muszę się dopytać, bo to dla mojej dziewczyny piesek, nie? No, bardzo miły, ładny, wesoły. No, a jak ma na imię? Piesek? No. Piesek nie ma imienia, trzeba sobie go okrzcić po swojemu. A, dobra, on dużo urośnie, agresywny będzie ta suszka? Przestań tam z COVID-em, zwierzęta a COVID. No nie wiem, bo w wiadomościach mówią, że zwierzęta niby też powoli chorują, dlatego muszę wiedzieć, nie? I wie pan, co chodzi. No, dzwonię w sprawie tego pieska. Tak. Piesek spożywał jakiś alkohol czy coś? Pan go karmił mlekiem, czy jak to tam? Piesek jest na chrupkach. Jakich? Takich lejsy jakieś ze sklepu, czy jakieś cheatosy, czy jakie pan tam te chrupki? Junior, do juniorów, do małych. A, 8 złotych. Junior, no. Killer, dwa pytania, jednego, dlaczego kot szcza tyłem, a dwa, dlaczego kot jest w wojsku? To są jakieś, a to nie są takie, no nie, no bo nie wiem, no zareklamuje pan jeszcze tego pieska, żeby zachęcić tutaj moją dziewczynę do kupna? To nie, ja mam dużo amatorów na niego, tam nie będę się rozczulał nad panem, czy weźmie pan, czy nie weźmie. Amatorzy są. A jacy amatorzy? No. Ja jestem profesjonalistą, a nie amatorem. No. Dobra, dobranoc. No dobranoc, bo... Ojciec... Halo? Halo, dobry wieczór. Dobry wieczór. No, dzwonię do pana z pretensjami. Albo tak, albo nie. Nie wiem, o co panu chodzi. Pan się określi kompletnie. No dzisiaj w centrum ktoś mi samochód zarysował i tutaj znajomy mi podesłał numer do pana i mówi, że prawdopodobnie to będzie pan. No to prawdopodobnie właśnie. No widzi, pan teraz... A gdzie to miało miejsce, to zdarzenie? No w samym centrum. O, to przykro, ale nie byłem dzisiaj w centrum. No widzi. No proszę, ma pan dowód? Jaki dowód? No ma pan dowód, że pan nie był w centrum? 5 złotych. Słucham? Jakiś menel. Ma pan dowód, że pan nie był w centrum? Piwa za donatę 5 złotych x. Ja nie muszę mieć, to niech pan mi niech udowodni, ja nie muszę mieć żadnych dowodów. No proszę pan, ktoś mi zarysował karoserię, ja jestem zbulwersowany i do pana dzwonię, a pan wyśmiewa mnie. No pewnie, że pana wyśmiewam, bo dzwoni pan z takimi pretensjami, że tylko na. No jakie mam mieć pretensje, skoro ktoś mi zarysował samochód i szukam sprawcy? Pan jest panu do śmiechu? Ja nie jestem konfidentem, ja nie będę po policjach się prowadzał. Niech pan robi, co pan uważa. Proszę wyjaśnić tą sytuację, czy pan po prostu to zarysował, pan uciekł z miejsca zdarzenia, czy coś. No muszę to wiedzieć, tak? Dobrze. No zrobił to pan, czy nie? Tak szczerze, no. Przecież ja nie będę chciał od pana, ile Bóg wie, ile pieniędzy za to. Nie wiem. Bo wie ile, nawet złotówki pan nie dostanie, czy tak, czy siak, no. Proszę pana, zarysował pan ten samochód, czy nie? No, bo już widzę, że pan teraz sobie jaja robi. No, podobnie jak pan ze mnie, no.
Zarysował pan, samochód, czy nie? No nie, no. Dobrze, coś jeszcze? Coś nie, no, nie, bo mi, nie wiem, czy pan sobie jajca robi. Ostatni raz się pytam, to pan zarysował, czy nie? No bo ja nie wiem, czy pan sobie jajca robi. No, jeżeli ktoś sobie jaja robi, to ty za mnie, no. Powiem panu tak, mam, dostałem numer od sprawcy świadka, pan odbiera telefon, ja rozmowę nagrywałem, pan się przyznał na starcie, teraz pan robi głupa jakby, więc... A wie pan, że nie wolno nagrywać nikogo bez powiadomienia o tym? Ja panu powiadomiłem na początku. Ja panu powiadomiłem na początku. Że pan mnie nagrywa? Tak. Graf. 5 zł. Dobrze, to proszę. Powiedz, że dzwonisz z pretensjami i to całkiem niemałymi, proszę. Nie można nikogo nagrywać, to jest karalne. Wie pan o tym? Pan mi grozi? No. Wie pan, że grożenie komuś konsekwencjami karnymi jest karalne? Dzwonię, że ktoś mi zarysował samochód i trop prowadzi do pana. No to trzeba oddać do lakiernika i naprawić, jak ktoś zarysował. No ale proszę pana, skoro to był pan, no to ja oczekuję, żeby pan albo przeprosił, albo po prostu, żeby się spotkać i pogadać na ten temat, tak? A żeby przeprosił, tak? A co pan się śmieje? Pana to śmieszy? Pana to śmieszy, że ktoś mi przerysował samochód? No. To jest dla pana śmieszne, tak? Płakać z tego powodu? Na co mam płakać z tego powodu? No mi nie jest do śmiechu, skoro muszę z 500 zł wydać na naprawę tego. No trudno, no. To co zrobić, no. Ja... 500 plus trzeba przeznaczyć na lakiernika, bo. Ja pana wpisuję na czarną listę i mam do pana zapisany numer i rozmowę nagraną, co pan gadał i zobaczymy, czy jeszcze pana tablicę rejestracyjną mam zapisaną. No, to proszę podać, to by się wszystko wyjaśnić, to moje czy nie moje. To będzie tak, podaj mi tą kartkę, to będzie tak, WOT, 5, 3... No nie, tak przykro, ale nie posiadam takiego samochodu. No, nie wiem, dostałem numer rejestracyjny, zdjęcie, wszystko, także wątpię, że to nie pan. Ja tu mam wszystko czarno na białym, że to pan i pan... Dobrze było, żeby pan po prostu się przyznał, tak, przypierdoczyłem, trudno stało się i byśmy się dogadali, a nie. Świnta, świnta, i po świntach pasterka na moście i to dlaczego pani może... No? Graf, jeszcze jakieś pretensje? No mam pretensje do pana, że... A za przeproszeniem, ile pan ma lat? Sporo. Ja słyszę, że sporo. Dlatego się bym nie dziwił, jakby po prostu pan przypierdoczył, bo pan nie widział i zarysował to. To cóż to za trup był, że tam 500 zł będzie kosztowała naprawa? Ale widzę, że pan sobie teraz robi jaja. Pan normalnie będzie teraz rozmawiał, czy pan sobie będzie jaja robił? Nie, no pytam się, no. A co mnie to obchodzi, że pan się pyta? Albo pan się przyznaje, albo nie. No to nie, odpowiadam, że nie. A wcześniej nagrywałem rozmowę, pan powiedział, że tak. No, ale zmieniłem zdanie. A co mnie to obchodzi? Jak i tak mam materiał dowodowy nagrany? To nie jest materiał dowodowy. Materiał dowodowy, żeby był, to musi być legalny. A to jest nielegalny materiał dowodowy. I dlaczego nielegalny? Dlatego, że ja nie wyraziłem zgody na nagrywanie. A myśli, że pan policjant będzie się pytał, czy pan wyraził zgodę? No, może się pytać albo nie, ale taki materiał nie ma żadnego... że tak powiem, żadnej mocy. A przepraszam, a pan kim jest z zawodu, że pan niby tak się zna? Prawnikiem. Proszę udowodnić. Ja nic nie muszę udowadniać. Ma pan jakieś zarzuty do mnie, to proszę mi coś udowodnić. Ja do pana żadnych zarzutów nie kieruję. Do pana osoby, więc co mam udowadniać, no. Pan mi postawia zarzuty, to proszę mi udowodnić. No, stawiam panu zarzut zarysowania mojego samochodu. Dobrze, no proszę iść do sądu, gdziekolwiek, nie ma problemu. No co, no widzę, że pan po prostu wymiękł teraz i to nie może pan po prostu mnie przeprosić i powiedzieć, no dobra, stało się czy coś.
Dobra, dziękuję, dobranoc. No, dobranoc. Wystraszył się, to teraz dobranoc. No nie, no sobie dalej dzwonimy. Na prawnika trafiliśmy, a... Dobry wieczór. Dzwonię sobie chomika pani wystawiała na Oliksie. Tak, tak. Proszę powiedzieć tak, bo to jest pani chomiczek, czy to właśnie jest jakiś taki jakby, no nie wiem. Nie, no mój, syna. A, syna, no bo właśnie, bo tu są handlarze i tacy, dlatego muszę, wie pani, się dopytać. Aha, aha, no. Nie, nie, no to syna. No. Przyjaciel. No to powiem złotych. Pani tak. Jeszcze zgloszony na policję przez no nie, no znajomego. Jestem zainteresowany. Jedną sztukę pani ma, tak? Tego chomiczka, co na zdjęciu? Znaczy dwa są. A, dwa, takie same jak na zdjęciu? Tak, takie same, dwa szare. Hmm. A można się dowiedzieć, jaki jest powód sprzedania? No, wie pan co, no, syn ma telefon, po prostu no, 10 lat i no, już się nie interesuje bardzo nimi. A, po prostu jakby stracił zainteresowanie, tak? Tak, tak. O. Ja powiem pani szczerze, no, bo ja bym wziął nawet te dwa chomiczki, tylko od razu mówię, żeby też pani... No się też nie interesowała, znaczy nie, że nie interesowała. Agent uśmiechnięta buźka. 5 złotych. No tylko... Machon kurwa mać, oglądam ciebie nazywa, już 4 lata, jak ten czas leci. No żeby nie ma pani zła, że ja go kupię, ale oni maszyny, te chomiczki nie przeżyją, tak? A teraz już tak wszyscy starsi jesteśmy, trochę to smutne, ale tak super, że no jesteś uśmiechnięta buźka. No to nie wiem, co pan z nimi robi, że nie przeżyją. Jeszcze raz. No a dlaczego mają nie przeżyć? No bo możemy, nie, no bo możemy wziąć te chomiczki, tylko właśnie też, tak samo jak pani ma synka, ja też mam syna i chcemy je kupić, te chomiczki właśnie, bo mój syn ma węża i dla węża chcemy te chomiczki kupić. Aha, aha. No wie pani, słuchaj, ten wąż je zamorduje, ale tak raczej bezboleśnie, bo tam udusi je i se zje, nie? No. Także wie pani, no mówię, no to tak... No. A, to nie wiem, czy on się tak poje takimi małymi chomikami. No właśnie poje, bo jak takie dwa zje, to mamy praktycznie na miesiąc spokój, nie? Aha, to młode chomiczki. Wiem, bo ja widzę po zdjęciu. Ministrant, no. 5 złotych. Machonek, no. Nie bój się nie zadzwonić do księdza, przecież cię nie zgwałci ani nie wyrucha przez telefon. No nie wiem, no jak... A najwyżej poda pani tam syna do telefonu czy coś, to ja się zapytam wprost syna. No, ale on, no, wie pan co, no teraz nie, no, godzina 10, to on nie bardzo... No bo już się tam do spania szykuje. No nie wiem, jak pani chce, no bo jak... Wie pani, no to są niby chomiczki ładne, ja widzę na zdjęciu, że są ładne, no ale co z tego, jak jest łańcuch pokarmowy, on taki wąż musi zjeść, jak nie to, to i tak zje inne żywe myszy albo co. No, 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 ja to rozumiem. No, no to nic, wie pan co, ja na razie podziękuję może. Co, że nie? No, no, raczej nie. A na przykład jakby, nie wiem, no, bo ile pani chce tu za sztukę? 15 złotych. Barabasz, no, czyli 5 złotych. Za dwójkę 30 złotych, tak? Pozdrowienka od Piotrka i Natalki. Tak, tak. No to dobra, dam 100 za dwie sztuki. No. Mało to chomików jest w okolicy, a pan skąd w ogóle jest? No właśnie z okolicy, dlatego mi tu będzie najwygodniej. Mogę dać 100 i za dwójkę zabiorę ich. Aha, a z okolicy to znaczy skąd? No z Krakowa. Aha. No nie wiem, to wie pan co, to proszę jutro zadzwonić, ja tu porozmawiam z synem. No nie, no bo wolałbym już wiedzieć, na czym stoję, żebyśmy, wie pani, żebyśmy nie dzwonili dalej. Aha, aha, no to ja do pana jutro jeszcze na pana. Jak się zapytam małego. No dobra. 20 złotych. No dobrze. Jestem nowa widzka, ha, ha, ha. No. Jak coś to no, mówię. Ja mogę go wziąć, 100 zł możemy zapłacić. Jak chce pani, to nawet możemy z wężem przyjechać, to na miejscu je zje, nie? Aha, no nie ma problemu, to będziemy obserwować, co to się z tym dzieje. No. To ja na razie dziękuję bardzo za rozmowę. No, a przepraszam, pani jest pijana? Nie, 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 nie jestem. A. Bardziej mi się wydaje, że pan jest. Dziękuję w takim razie za rozmowę. Dobranoc. Dziękuję, dobranoc. Angela, dzięki za 20 zł, ale co, jeżeli...